Rozmawiamy z panem Wiesławem Tajerem, przepraszam, kolegą Wiesławem Tajerem, którego sprawa z Polskim Związkiem Łowieckim stała się bezpośrednią przyczyną do wniesienia skargi konstytucyjnej. Kolego Wiesławie, proszę powiedzieć, od czego to się zaczęło? Zaczęło to się od roku 2005, wtedy, kiedy byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Kole. I zauważyłem, nie ja, ale łącznie z członkami Komisji Rewizyjnej, pewne nieprawidłowości wynikające w Kole. No, były to nieprawidłowości różne, ponieważ zbliżało się koniec roku gospodarczego i do walnego zebrania chcieliśmy się przygotować z odpowiednimi materiałami. W związku z tym te nieprawidłowości, które zostały zauważone, z tymi nieprawidłowościami pojechałem do zarządu okręgu omówić je. W Białej Podlaskiej. W Białej Podlaskiej, tak. No i tak postanowiłem i pojechałem i rozmawiając z łowczym zarządu okręgowego, tak, i jednocześnie z naszym przewodniczącym koła. Prezesem Ryszardem Giernińskim podówczas. Z prezesem RG. Wówczas tak on pełnił te obowiązki. No i na tym spotkaniu umówiliśmy je i Ryszard G. zobowiązał się, że w przeciągu miesiąca czasu wszelkie te nieprawidłowości uzupełni, no i wyjaśni. A chodziło, przypomnijmy, o między innymi niewypłatę należnych od chyba 3 lat odszkodowań rolnikom. Te fakty zostały potwierdzone w postępowaniu prokuratora, ale proszę opowiadać. Tak. No to były różne. No, były tam przekręty w dokumentacji finansowej, podejrzenia obaw, że za faktury za karmę dla zwierząt były na jednych obwodach zawyżone, nieuzasadnione. No inne, brak rozliczeń z innych prac społecznych. Także no, tam było kilka różnych takich nieprawidłowości. I to... W prokuraturze widziałem, że były też takie przypadki, że pan Ryszard G., jak kolega nazywa, między innymi sam od siebie kupował kukurydzę, sam sobie zatwierdzał rachunki, sam sobie dokonywał wypłat, sam prowadził książkę magazynową. Czy to wszystko komisja rewizyjna zauważyła? Tak, to prawda. Jest i był taki przypadek, że Ryszard G. jako prezes koła wystawił rachunek na pszenicę, na ziarno pszenicy, coś w granicach 1,5 tony i jednego dnia zakupił, wstawił do koła i jednego dnia rozhodował w książce, który sam rozhodowywał, w tej książce rozchodu. Jasne. I jakie było stanowisko zarządu okręgowego w tej sprawie? No zarząd okręgowy początkowo, jak żeśmy się spotkali, no to ustalono właśnie z nim, że Ryszard G., jak wspomniałem, miał w przeciągu miesiąca czasu te sprawy wyjaśnić. Sprawa ta nie została wyjaśniona i ja miałem być powiadomiony. Nie zostałem powiadomiony. Zbliżał się okres do zebrania rocznego, rozliczeniowego. Ja musiałem przygotować się do złożenia odpowiedniego sprawozdania na to zebranie. Dlatego też jeszcze raz telefonicznie pytałem o te sprawy, jak one są załatwiane. Żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. W związku z tym postanowiłem pójść do prokuratury, zapytać, jeśli są tego rodzaju nieprawidłowości, czy to jest jakieś przestępstwo, czy nie. No, prokuratura mi odpowiedziała, że owszem, jest to przestępstwo ścigane. Jeśli złożę oświadczenie o tych nieprawidłowościach, to prokuratura zajmie się tą sprawą. I tak było. Niestety zawiodłem się tu, ponieważ prokuratura, jak i organy ścigania w postaci policji
nie korzystając z materiałów źródłowych w kole, które były i są chyba dotychczas, to znaczy się, nie badano faktur, nie badano oświadczeń, nie badano wiele innych. Praktycznie dokumentacja, jaka była w kole, nie została, nie brana była pod uwagę, a tylko na podstawie świadków, którzy byli w tą sprawę zainteresowani, łącznie z Ryszardem G., składali oświadczenia zupełnie odwrotnie i na tej podstawie prokurator umorzył tą sprawę. Ja dodam tylko, że ja, kolego Wiesławie, te akta w prokuraturze oglądałem. Faktycznie w momencie, kiedy rozpoczęły się przesłuchiwania tych świadków, Ryszard G. wypłacił rolnikom, przynajmniej takie oświadczenia do prokuratury dostarczył, te zaległości nawet z ponad 3 lat. Była to kwota ponad 3000 zł, którą ci rolnicy na takich świstkach papieru pokwitowali. No, dziwnym jest, że prokuratura nie dopatrzyła się, że przez 3 lata pieniądze przechowywane były w prywatnej kieszeni bez jakichś skutków, na przykład dla książki podatkowej i dla Skarbu Państwa, bo przecież od każdego obrotu jakieś podatki się należą. To, co kolega Wiesław mówi, znajduje potwierdzenie w tamtych aktach. I co zrobiły władze łowieckie? No, niezależnie od tego, chciałem jeszcze dodać, poza tymi sprawami takie czysto finansowymi, brakami, to jeszcze zginęły dokumenty koła, mianowicie gdzieś nie było w 2005 roku i nie przedstawiono i do tej pory nie ma tych uchwał od założenia tego koła. Ja byłem założycielem koła i pełniłem poprzednio różne funkcje w kole i prezesa, i łowczego koła dość długo. I te uchwały pieczołowicieśmy zbierali z roku na rok. I w roku 2005 roku gdzieś te uchwały zostały, no, zaginęły, nie ukazane. Niezależnie od tych uchwał również została zagubiona, czy zniszczona, trudno powiedzieć. Ja do tej pory nie wiem, co się z nią stało. A mianowicie książka materiałowa, gdzie mieliśmy cały majątek opisany w tej książce od początku, od powstania koła. I w tej chwili w naszym kole od tylko są zbierane uchwały walnych zebrań koła od 2005 roku, jak również i książka materiałowa ta prowadzona od tego roku. A może te dokumenty zginęły dlatego, że w zebraniach walnych uczestniczyły tak zwane martwe dusze, czyli osoby, które nie były przyjęte w poczet Polskiego Związku Łowieckiego, tylko po to, żeby zasilić głosami pewną jakąś tam stronę w tym kole, pewną grupę ludzi. Między innymi prokuratura prowadziła postępowanie i wytknęła błędy, że w takim zebraniu, aby utrzymać się pana prezesa Ryszarda G. przy władzy, brał udział, co konkretnie ustalono, człowiek, który nigdy nie był w Polskim Związku Łowieckim i nigdy nie był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Tego na ówczesny czas nie wiedziałem. Ja podejrzewałem, chyba że te dokumenty zostały zniszczone czy zaginęły, bo myślano, że prokuratura bądź władze śledcze, które o tym sprawie wiedziały, że będą może żądały tych dokumentów. Ja na tej tylko to podejrzewałem, bo... W jaki sposób doszło do skierowania skargi konstytucyjnej? Prokuratura tę sprawę umorzyła. Wówczas pan Ryszard G. wniósł na mnie i wraz z innymi kolegami, z którymi współpracował, wniósł na mnie skargę do zarządu głównego o to, że ja... pomówiłem Polski Związek Łowiecki. Że ja pomówiłem, że ja złą pracę wykonuję dla Polskiego Związku Łowieckiego. I od tego momentu
zaczęło się prowadzenie dochodzenia przez rzecznika zarządu okręgowego, dochodzenie przeciwko mnie. Ja tą sprawę dokładnie wyjaśniłem, jednak zarząd główny i rzecznik nie uwzględnili tych moich wyjaśnień, a wręcz odwrotnie, dla mnie zadziwiający sposób, no dostałem ukarany rok zawieszenia w czynnościach członka koła łowieckiego, jak również i wybierania mnie w przyszłości na do władz, zakazem pełnienia funkcji, tak, do władz koła. No i to się tak potoczyło. Pierwsze dostałem to wyrok od Sądu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z Białej Podlaskiej. Ja od tego się odwołałem do Sądu Głównego. W Sądzie Głównym nic nie wyjaśniono mnie, a wręcz odwrotnie, starano mnie się jakoś tak traktować jako intruza, a nie członka koła. No i zarzucano mnie, że ja tu działam niezgodnie z przepisami Polskiego Związku Łowieckiego. Ja się tłumaczyłem, tak jak na wstępie, że ja dbam o wartości materialne koła, o prawidłowe jakieś prowadzenie koła, bo w tym czasie no, uszczupliła się bardzo kasa. I chciałem te sprawy wyjaśnić i uważałem, że jestem dobrą drogą inny. No niestety nie uwzględniono to i ukarano i podtrzymano ten wyrok Sądu Łowieckiego, Zarządu Okręgowego, Sąd Główny Polskiego Związku Łowieckiego utrzymał tą moc. A następnie jeszcze miała miejsce tak zwana popularnie rewizja nadzwyczajna, czyli wniesienie skargi nadzwyczajnej. Tak, była taka wniesiona skarga nadzwyczajna, to znaczy do... W Sądzie Głównym. Głównym, tak. Tak. Jeszcze raz jak gdyby rozprawa się odbyła. Odbyła i... No i to po tym, tej rozprawie jeszcze zamiast... No, uważam jakoś rozpatrzyć to jeszcze ponownie, no to podniesiono mnie jeszcze o jeden rok, czyli w sumie dostałem zawieszenie w prawach czyli członka wygląda na to, jakby ci w cudzysłowie pokrzywdzeni no, czuli niedosyt w zaspokojeniu swojej zemsty, skoro no tak. Doszło do tej rewizji nadzwyczajnej. No tak to wygląda. Ja jestem i do dzisiaj nieprzekonany o tym, że słuszności mojej kary, ponieważ ja działałem dla dobra Związku Łowieckiego, a szczególnie dla tej najmniejszej komórki, jakim jest koło łowieckie. I troszczyłem się o majątek tego koła i o dobro tego koła. No niestety nie zostałem niewinnych w moim pojęciu i na co dowody pokazywały, zostały wyciągnięte wnioski w stosunku do winnych, a w stosunku do mnie, że ja tą rzecz zgłosiłem i dlatego zostałem ukarany. Jasne. Następnie poszukiwał kolega jak gdyby sprawiedliwości, wyjaśnienia swoich tych spraw, wydaje się oczywistych, w sądzie powszechnym. Tak. Z tym, że sąd powszechny nie chciał rozpatrywać tej sprawy. No nie chciał tej sprawy rozpatrywać. No i sprawa została no, odrzucona. I w apelacji także odrzucona. A co było powodem odrzucenia? Powodem było to, że sąd nie może ingerować w statut Polskiego Związku Łowieckiego. To mi dało podstawę do złożenia skargi, że tak powiem, do Trybunału Konstytucyjnego.
pierwszą skargę Trybunał nam odrzucił z uwagi na to, że nie było wydane orzeczenia Sądu Powszechnego. Musiałem zwrócić się do Sądu Powszechnego. Z góry wiedząc, że pan przegra. Tak, z góry wiadomo, że ją przegram, no i że sąd nie będzie rozpatrywał po prostu. Nie tyle, że przegram, co sąd nie rozpatrzy w świetle przepisów. Odrzuci. I tak to się stało. Sąd powszechny odrzucił tą moją sprawę. Była składana apelacja. Sąd apelacyjny również odrzucił z tych samych względów, ponieważ po utrzymaniu już sądu apelacyjnego orzeczenia zwróciłem się ze skargą konstytucyjną, która została przyjęta przez... I oczekuję na rozpatrzenie.